z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: uczenie nie przewyższa nauczyciela, ani sługa swego Pana. Wystarczy, jeżeli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak jego Pan. Jeśli Pana domu przyzwali Belzebubem, to ojeż bardziej nazwą tak jego domowników. Nie bójcie się więc ludzi. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawnione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miało dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się ludzi. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. To słowo Pańskie. Duchu Święty, który jesteś sprawcą tego naszego dzisiejszego spotkania, tylko że możemy wspólnie, razem modlić się tutaj, w tym miejscu. Prosimy Ciebie, abyś prowadził nas przez cały czas Eucharystii. Prosimy Ciebie, abyś doświadczał nas swoją obecnością. Abyś doświadczał nas pokojem w naszym sercu. Prosimy Ciebie, Duchu Święty, wypełniaj nasze serca. Przede wszystkim te serca, które dzisiaj są smutne, które przeżywają rozterki w swoim wnętrzu. Doświadczaj, Duchu Święty, te osoby, które przeżywają trudne sytuacje, które są na rozdrożu dróg.
dotrzeć do tych, którzy przyjechali tu z konkretnymi intencjami, modląc się w intencji swoich rodzin, czy też za siebie, swoich bliskich, przyjaciół, znajomych, wiernych, tych, których kochają, miłują. Proszę Ciebie, Duchu Święty, uświęć nas swoją obecnością, a mnie proszę, ukryj w cieniu skrzydeł naszego Pana. Proszę, aby słowa, które będą wypowiadane, nie pochodziło ode mnie, lecz tylko, Panie, od Ciebie. Niech moje słowa będą z natchnienia Ducha Świętego. Ty wiesz, Panie, że ja pragnę się umniejszać, tak abyś Ty, Panie, wzrastał w obecności wiernych. Wołamy Ciebie, Panie, w mocy Ducha Świętego. Prosimy Ciebie, przyjdź do nas. Wyciszy nasze serce. Pokrzep nasze dusze. Uświęć nas, tak abyśmy byli święci, jak Ty, Panie, jesteś święty. Dzisiejsze Słowo Boże jest wielką pociechą dla tych wszystkich, którzy doświadczają udręk ze strony najbliższych, czy też ludzi będących blisko. Pan Jezus wielokrotnie powtarza, aby nie bać się ludzi, aby nie bać się tego, co ludzie przykrego być może na Ciebie mówią ze względu na Jezusa. Chrystus mówi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Wielokrotnie człowieka można zabić nie fizycznie, ale przez przykre słowo. Człowieka można zabić przez zniszczenie mu dobrej opinii. Człowieka można zabić przez wypowiadanie fałszywych oskarżeń. Człowieka można zabić przez brak miłości do niego. I warto w obliczu dzisiejszej Ewangelii zadać sobie takie dla siebie pytanie, ile być może razy zabiłem przez słowo drugiego człowieka? Ile razy kogoś fałszywie oskarżyłem? Ile razy kogoś fałszywie podejrzewałem? Być może stosowałem niepotrzebne słowa względem drugiego człowieka w obecności innych. Święci wielokrotnie mówią, że obmowa drugiego człowieka podobna jest do rozsypanego pierza na wietrze. Kiedy zaczynamy mówić negatywnie względem mojego bliźniego. I chociaż się nawrócę, wyspowiadam się, to już nigdy do końca temu człowiekowi tej dobrej opinii nie przywrócę.
gdyż złe słowo bardzo szybko się rozchodzi, tak jak pierze na wietrze. Nigdy człowiek nie będzie w stanie zebrać pierza, które rzucimy pośród wiatru, zebrać je tak, aby nigdzie to pierze nie zostało. I tak samo jest z naszym ludzkim językiem. Jesteśmy w stanie przez mowę, przez słowo dzisiaj zabić człowieka. Lecz Pan Jezus mówi, nie bójcie się takich osób. Nie bójcie się, gdyż oni mogą zabić Twoje dobre imię, ale nie mogą zabić Twojej duszy. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle, czyli demona. Bardzo mocno demon szaleje. Możemy to zauważyć w różnych sytuacjach. Możemy to zauważyć, jak demon uderza w rodziny. Jak demon uderza w młode małżeństwa. Jak demon uderza w Kościół. Jak demon uderza w kapłanów, osoby życia konsekrowanego. Jak demon uderza w poszczególne osoby, które postanowiły sobie, że będą blisko Pana Jezusa. Dzisiaj to, co piękne, demon chce zniszczyć. To, co wartościowe, demon pragnie zniszczyć. Święty Jan Paweł II, który był wielkim czcicielem, miłującym małżeństwa, w pewnym momencie swojego pontyfikatu zauważył ten wielki atak ze strony demona na małżeństwa. Dzisiaj jakże wiele jest rozwodów, jakże wiele ludzi odchodzi od siebie, nie zdając sobie sprawy z tego, że to jest sprawka złego ducha, który niszczy małżeństwa. Demon nienawidzi potomstwa, nienawidzi dzieci. Dlatego tak niektórzy krzyczą za aborcją. To krzyczy przez nich demon. Chrystus chroni człowieka od naturalnego poczęcia aż do naturalnej śmierci. Natomiast demon czyni wszystko, aby to dzieciątko w łonie matki także zniszczyć poprzez aborcję. Nie możemy być zwolennikami zabijania dzieci. Nie może być tak, że ktoś w jakikolwiek sposób zastanawia się nad tym, czy można, czy nie można. Nie wolno. To jest demoniczne, szatańskie. Każdy, kto krzyczy za aborcją, jest pod wpływem złego ducha, pod wpływem demona. Matka Boża, która objawiała się siostrze Agnieszce w Akita, w jednych swoich orędzi powiedziała: demon uczyni wszystko, aby zniszczyć rodziny.
Następnie uczyni wszystko, aby wejść do kościoła. Zacznie uderzać w kardynałów. Zacznie uderzać w biskupów. Następnie przez kapłanów będzie niszczył kościół od wewnątrz. Kapłani, którzy radykalnie pójdą za moim synem, mówi Matka Boża Wakita, będą wyrzucani z kościoła katolickiego. Kapłani, którzy ukochają mnie jako Maryję bardzo mocno i będą mnie czcili, będą prześladowani przez zwierzchników. Matka Boża Wakita również dodała w tymże objawieniu, że kardynałowie i biskupi będą także pod władzą złego ducha i będą wprowadzali nowe zasady w Kościele katolickim, które to wiernych będą sprowadzali do otchłani piekielnych, o którym mówi dzisiaj także Jezus w Ewangelii. Zachęcam was, moi drodzy, do tego, aby tychże objawień Matki Bożej w Akita, które zostały przekazane siostrze Agnieszce, wysłuchać sobie i zauważyć, że to wszystko, co Matka Boża w tamtejszych orędziach przekazała, to obecnie się dokonuje. Obecnie się dzieje. Kiedy Matka Boża poprosiła siostrę Agnieszkę, siostrę zakonną, aby wszystkie te orędzia przekazała swojemu zwierzchnikowi, czyli biskupowi, zwierzchnik na początku wszystkie te orędzia odrzucił, ponieważ powiedział, że Matka Boża nigdy negatywnie na swoich synów by nie powiedziała. Natomiast po dłuższej refleksji, pewnie po wewnętrznym rozeznaniu, na modlitwie, na adoracji Najświętszego Sakramentu, po raz kolejny wziął te wszystkie objawienia, które siostra Agnieszka miała w Akita, wziął pod rozeznanie i sprawdzenie. I w ten czas, kiedy drugi raz pochylił się nad tymi objawieniami, zdecydował jednakże o ich prawdziwości. Zobaczmy, moi drodzy, że też i ta sytuacja nam pokazuje, że zwierzchnicy Kościoła mogą się pomylić, podejmując nieraz pochopnie, bardzo szybko od razu decyzję. Tak było na początku z siostrą Agnieszką w Akita. Jednak to, co Boże, to, co Maryjne, to samo się upomni. Zachęcam was, moi drodzy, do tego, aby chwili wolnej do tych objawień w Akita sobie sięgnąć, posłuchać. Jest też piękny film na temat tegoż sanktuarium, które jest w Akita. Siostra Agnieszka, która doświadczała tychże pięknych spotkań z Matką Bożą, w pewnym momencie zdecydowała, że wycofa się z życia publicznego i całkowicie poświęci się tylko i wyłącznie modlitwie na chwałę Panu Bogu i w intencji wszystkich wiernych, którzy
do Akita przybywają. Na ten czas z siostrą Agnieszką już spotkać się nie można. Nie przyjmuje pielgrzymów, nie przyjmuje gości. Podjęła kontemplacyjne życie tylko z Jezusem, tylko z Matką Bożą. Oddała się całkowicie niebu, aby wypraszać nawrócenie dla kardynałów, biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego, a także dla świeckich. Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa. Jeżeli ktokolwiek z was, drodzy, doświadcza pokardy ze względu na Jezusa, to jest błogosławionym w oczach naszego Pana. Amen.